Ziemia, nazwana błękitną planetą. Aż 70% jej powierzchni to woda wszechoceanu. Od lodowych gór Antarktyki poprzez bajecznie kolorowe rafy oceanu trafiamy na jedną z najbardziej dzikich plaż. Mielno. To tu, ku naszemu zaskoczeniu, spotykamy pingwiny. Te dwa dorosłe osobniki czuwają nad całą kolonią klas 1-3. Boże, jaki upał. Widzisz i nie grzmisz. Chyba rajtuzy zdejmę. Ksiądz jest w rajtuzach? A kiecka siostry nie dziwi? W rajtuzach, w rajtuzach. Ja przyjechałem nad Polskie Morze, się nastawiłem na grat i burzę. Jak to mówią, chcesz rozśmieszyć Pana Boga? To powiedz mu o swoich planach. A propos rozśmieszyć. Żart, zagadka. Jakie jest ulubione ciastko proboszcza? Nie, kremówka. Ekler. Se zapiszę, może kiedyś stand-up zrobię, to będzie jak znalazł. Odłóż w końcu ten telefon i jak reszta zajmij się babkami. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy o tym nie myślałem, ale no nie możemy. Nie, to byłoby niewłaściwe. Może wskazane, ale niewłaściwe. Nie. Ale o czym ksiądz mówi? A siostra? No bo Brajanek cały czas z tym telefonem siedzi. Ja już nie mam do niego siły. Brajanek, tak, ale to siostro, to po dobroci trzeba. Ach, ksiądz ma rację. Mnie tak ostatnio nerwy ponoszą. Co się dzieje, siostro Rito? Nie swoja jestem. Nie mogę jeść, nie mogę spać. A próbowała siostra liczyć parafian? Jeden parafianin skacze przez płot, drugi parafianin skacze przez płot. Ksiądz sobie żartuje, a to jest poważna sprawa. Proszę księdza, ja nawet ostatnio to miałam grzeszne myśli. Ja nie wiem, co z nimi zrobić. Ja bym wiedział. Ale nie możemy. To może niech siostra pomyśli o czymś miłym. Jeszcze milszym? Dobra. Spróbujmy zbadać powagę problemu. Wyobraźmy sobie sytuację hipotetyczną, że jedziemy na przykład z siostrą razem windą i nagle ta winda się zatrzymuje. Co byśmy zrobili? Nie wiem, pewnie zaczęlibyśmy się modlić. Siostra, tylko praca i praca cały czas. Xavier, Jessica, Dennis, przestańcie jeść ten piasek. Jason, nie gryź Richarda. Quentinek, oddaj ten samolocik Tarantinkowi, znaczy Quentinkowi. Ja zwariuję z nimi. A Mieszko, Gniewko i Ziemowit grzeczni. Patrz, uwaga, pingwiny do wody idą. Marsz pingwinów. Jeden jaja niesie. Zaraz wywalę z kopu. Spokojnie, proszę księdza. Nie ma co się denerwować. Tu będzie... Lepiej noski posmarować, o. Ksiądz nie kremuje? Nie, ja wolę tradycyjny pochówek. Pochówek, czy do stand-upu wezmę to. Ale jak już siostra wywołała ten temat, może posmarować siostrę. Nie, dziękuję. Ja mam habit z filtrem. Siostra się śmieje, a może właśnie tego brakuje współczesnemu kościołowi? Habitu z filtrem? Nie, właśnie otwarcia się na nowe, podążania z duchem czasu. Przecież
Proboszcz nawet maila nie ma. No ale co my możemy z tym zrobić? No właśnie, się otworzyć, nowocześnie podejść do tematu. Przecież ja na przykład spowiadam na Messengerze. Co? Jak? No, normalnie, no tam niech będzie pochwalony na wieki wieków, bla, 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 bla. Ja odpuszczam tobie grzechy i wysyłam gest machania ręką i enter, znaczy amen, bo sobie na enterze mam amen, karteczkę taką, amen. A proboszcz o tym wie? Ja mu wysłałem maila w tej sprawie. Siostro, nie będzie miał nic przeciwko, jak zobaczy, jakie mam fule na roratach. A jak ksiądz to robi? No, zamiast obrazków rozdaje bony do Lidla. Ksiądz to jest. Ksiądz to każdy swój pomysł od razu realizuje. Zazdroszczę. No, ale przecież to jest bardzo proste. No, jaki siostra ma na przykład pomysł do zrealizowania? No bo ja bym... Nie. Nie, nie mogę. To nie... O, nie. Ale siostro Lito, no... Pod tymi habitami jesteśmy normalnymi ludźmi. No, on, ona, ono, znaczy, żeby nie wykrakać. Nie? To wiadomo, nie? Naprawdę mogę. Śmiało, niech mnie siostra potraktuje jak swojego brata. Takiego dalszego oczywiście, takiego ciotecznego, to już z nim można. Bo ja nigdy... Ale tak? Jezu, jak tak. Mi wstyd. Tak? Bo po prostu przenigdy. Śmiało, śmiało. Bo ja nigdy nie byłam w Licheniu. Ech, się będzie siostra smażyć w piekle. Oj, się będzie. Fajnie siostra robi, fajnie siostra wiem, robi. Wiem, takie cudo, rzut beretem, a człowiek w życiu na oczy nie widział. No, właśnie, właśnie. To może nie tak, jak to sobie planowałem, ale chyba będę mógł siostrze pomóc. Naprawdę? Tak, niech siostra zamknie oczy. Oj, nie, 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 nie. Już drugi raz się nie dam nabrać. Obiecuję tym razem bez głupich żartów. Ta-da! Co to jest? Okulary 3D, siostro. Tu jest taka specjalna aplikacja. Wystarczy kilka kliknięć. O, wczytuje się... To na głowę? Tak, wirtualny Licheń. Myślę, że nie o to chodziło twórcom bazyliki. Jejka, jak tu jest bogato. Te witraże, te złocenia. Wyrywa z sandałów, co nie? A co to tam taka szopa blachą pokryta? Co to jest? Szkoła? No to może moglibyśmy ją... Wyremontować. A gdzie tam spłużyć? Ona tu strasznie szpeci. Moment. Boże, jeden... Co? Ksiądz zobaczy, tu uchodźca płynie. O. My musimy natychmiast powiadomić odpowiednie służby. Ma siostra absolutną rację, nie możemy pozostać obojętni. Boże, pomóż temu człowiekowi. No co też, ksiądz, naprawdę? No co, robiłem co mogłem, no z samą centralą się łączyłem. Ach, ten Bałtyk piękniusi jest. Ten Mojżesz skubany był jednak. Radku, 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 tu mówi Bóg. Słucham? Bóg mówi. Siostra Rita? Chyba od tego udaru dostałem, od tego upału. Jeszcze nie, ale jak tak dalej będziesz golonkę kolą popijał, no to nie będę miała wyjścia. Boże, ty jesteś kobietą. A ty co, myślałeś, że staruszkiem z brodą? Ziomuś, ja się golę. Jesteś kobietą, to dlatego nosimy sukienki. Tak, właśnie dlatego. Jeszcze chciałam wam nakazać szpilki, klipsy i lekki makijaż, ale się zlitowałam.
Czy ciebie poparzyło? To nie ja wymyśliłam. A celibat? Celibat? A co to jest? No, rezygnacja z życia i pożycia małżeńskiego. Co ty pieprzysz? Ja właśnie nic, bo nie wolno, nie wolno. A, no jak chcesz. Czyli wolno. Wolno, szybko, w cyckach to mam. Z inną sprawą zagajam. Bo jak Mojżesz złaził z góry synek, co nie? No. Targał te trzy tablice. Czekaj, jak trzy, a nie dwie? Dwie tablice. Ty myślisz, że Mojżesz u mnie samochód rejestrował? Trzy dostał, trzy niósł. No na chwilę go z oka spuściłam, jak go rwa kulszowa nie chyci. No i z tych 15 przykazań tylko 10 doniósł. 15? No w tym rzecz, że 15. Czcij ojca i matkę, nie kradnij, nie bierz kredytu w obcej walucie. Nie unieważniaj ślubu kościelnego, jeśli nie jesteś prezesem TVP. Radku, musisz odnaleźć tę zagubioną tablicę i objawić światu. Wybierzesz się w podróż do Egiptu, udasz się na górę Synaj i tam znajdziesz 2 złote na leki. Słucham? 2 złote na leki. Oczywiście, no nie za darmożkę. Ja mogę księciu ptaka popilnować czy coś. Bo ja tak po prostu pracy szukam. Właśnie dlatego se chodzę po plaży i szukam, to szukam, tam szukam. Słucham? W pierwszym momencie jak księcia zobaczyłam, myślę, Boże, wader. Ale książę chyba nie ma syna Luka. Zresztą nie mój interes, nie wpierdzielam się. 2 złote, bo do pierwszego po prostu jeszcze chwilka, a z pustego to, jak wy tam mawiacie, nawet salowa nie naleje. Także. Kim pani jest? Znaczy, ja bym bardzo się chciała przedstawić, ale wolę pozostać anonimowa. Pani Boże, przepraszam, ja właśnie chyba przed chwilą spotkałem Boga. Oho, czy przypadkiem książę nie przegiął z kadzidłem? Przed sekundą byłem w przestrzeni tak błyszczącej, tak świetlistej. Ogarniała mnie dobro i wszechogarniająca miłość. Czyli jednak ćpun. Na początku myślałem, że umarłem. O, czyli tunel był. Może w tym tunelu tam księcia pociąg trącił i stąd tą mamy. Ale nie, się okazało, że objawiła mi się ona. Ona, Bóg. Bóg jest kobietą. I nie ma celibatu, nie musimy się już hamować. Oj, jeśli to jest jakieś zaproszenie, to jestem zaskoczona, bo jest strasznie sote jestem. I proszę pani, i Mojżesz zgubił te tablice, tak? I ja zostałem wybrany przez Boga, żeby je odnaleźć. Ha! Niech pani trzyma za mnie kciuki. Oj, muszę ratować świat. Nie mam drobnych. Goń się, żulu. Ale czegoś takiego to jeszcze nie słyszałam.